Cześć, z tej strony ponownie Paweł Iwaniuk. Przesyłacie mi pytania na temat ważności orzeczeń o niepełnosprawności, które w wyniku epidemii, a później zagrożenia epidemią, zostały automatycznie przedłużone. W miniony czwartek pojawił się nowy projekt tzw. rozporządzenia covidowego, które ponownie przedłuża stan zagrożenia epidemią, tym razem jednak tylko o miesiąc, czyli do 30 kwietnia. Okej, a co potem? Decyzje leżą oczywiście w gestii Ministerstwa Zdrowia, ale wydaje się, że może to być ostatnie takie przedłużenie. Gdyby tak było, orzeczenia i karty parkingo, we których ważność została przedłużona przez przepisy covidowe, stracą ważność w ciągu 60 dni od ustania stanu zagrożenia epidemią. Moja rada dla Was jest następująca. Nie czekajcie ze złożeniem wniosku o wydanie nowego orzeczenia lub karty parkingowej. Rozumiem, że część z Was obawia się powtórnego orzekania o stopniu niepełnosprawności. Wszystko jednak wskazuje na to, że po wygaśnięciu obecnych przepisów zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zostaną zakorkowane przez dużą ilość chętnych do uzyskania nowego dokumentu. W tej sytuacji tylko wcześniejsze stanięcie w kolejce może pozwolić zachować ciągłość dotychczasowych uprawnień. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem temat. Tymczasem pozdrawiam i dziękuję za uwagę.